Dawno, dawno temu, zaraz na skraju lasu żyła dziewczynka o złotych włosach. Miała na imię Złotowłosa. Miała tak niesamowite i piękne loki, że każdy, kto je widział, był zahipnotyzowany. Jednak pomimo tego, że była tak ładna, była raczej niesforną dziewczynką. Za każdym razem, kiedy szła się bawić, jej mama zawsze prosiła ją, by była grzeczna. Kochanie, baw się przed domem i nie idź do lasu! Głęboko w lesie, w drewnianym domku, żyła niedźwiedzia rodzina. Wielki tata niedźwiedź, średnia mama niedźwiedź oraz małe niedźwiedziątko. Niedźwiedzia mama zawsze wstawała wcześniej, aby przygotować świeżą owsiankę. Pewnego ranka niedźwiedziątko wstało wcześniej niż zwykle i chciało zjeść swoją owsiankę, ale była za gorąca. Mamo, czy możemy iść na spacer do lasu i wrócić, kiedy owsianka ostygnie? Mama, tata i niedźwiedziątko zostawili swoje owsianki na stole i poszli na spacer. Tego samego ranka Złotowłosa bawiła się na podwórku i czekała też na swoją mamę, aż zrobi śniadanie. Ale bardzo jej się nudziło na swoim podwórku. Była również bardzo ciekawa, co jest w lesie. Co się może stać, jeśli pójdę tylko na spacer? Rozejrzała się. Kiedy nikt nie patrzył, pobiegła prosto do lasu. Kiedy się zmęczyła, zatrzymała się i rozejrzała dookoła. Jaki piękny las! Kwiaty, drzewa, dlaczego ja tu wcześniej nie przychodziłam? Szła cały czas w głąb lasu. W tym momencie niedźwiedzia rodzinka zobaczyła ul na drzewie. Jaki wielki ul! Na pewno jest pełen miodu. Tato, czy możemy zjeść trochę miodu? Nie, synu, to należy do pszczół. To jest ich dom. Nie możemy wejść do czyjegoś domu i zjadać czyjegoś jedzenia. Tak się nie robi. Myślę, że muszę poczekać i zjem swoje śniadanie. W międzyczasie Złotowłosa samotnie spacerowała przez długi czas. W końcu się zgubiła. Próbowała wrócić, ale nie umiała znaleźć tej samej drogi. Bardzo się zmęczyła i zgłodniała. Prawie się rozpłakała ze zmęczenia. W końcu doszła do końca drogi, a tam, między drzewami, znajdował się dom niedźwiedziej rodziny. Po cichu podeszła do domu. Obejrzała go, ale nikogo nie zobaczyła. Zapukała do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Zajrzała przez okno i zobaczyła 3 gorące potrawy na stole. Wróciła z powrotem do drzwi i tym razem zapukała bardzo mocno. Drzwi otwarły się. Złotowłosa bardzo się ucieszyła. Zajrzała i krzyknęła. Jest ktoś w domu? Nikt nie odpowiedział, więc podeszła do stołu. Na nim były 3 miski z owsianką. Jedna duża, jedna średnia, jedna mała. Ponieważ była bardzo głodna, chciała zjeść od razu dużą, ale kiedy wzięła łyżkę do buzi, sparzyła się, ponieważ owsianka była gorąca. Podeszła do średniej miski, ale ta była za zimna. To jest za zimne! W końcu zanurzyła łyżkę w najmniejszej misce. Ta owsianka nie jest za gorąca ani za zimna. Dokładnie taka, jaką chcę. Więc zjadła całą owsiankę z małej miski. Kiedy zjadła swoje śniadanie, poczuła się pełna, więc chciała odpocząć na jednym z 3 krzeseł pod kominkiem. Jedno z 3 krzeseł było duże, drugie średnie, a trzecie małe. Najpierw chciała wejść na duże, ale nawet nie dała rady się wspiąć. Spróbowała na średnim, ale było za twarde i bardzo niewygodne. W końcu usiadła na najmniejszym krześle. To było bardzo wygodne i dokładnie w jej rozmiarze. Ale nagle całe krzesło się połamało. Złotowłosa siedziała na podłodze i nie wiedziała, co robić. Poszła do następnego pokoju, a tam były 3 łóżka. Duże, średnie i małe. Najpierw wypróbowała duże łóżko, ale to było za duże i za twarde. Drugie było nieco większe od niej, ale za miękkie. Więc położyła się w trzecim, najmniejszym łóżku.
To było dokładnie w jej rozmiarze i było bardzo wygodne. Tak wygodne, że Złotowłosa od razu zasnęła. Kiedy Złotowłosa spała, niedźwiedzia rodzinka wróciła do domu. Tata niedźwiedź niósł drewno do kominka, które zebrał w lesie. Niedźwiedzia mama miała świeże jagody, a niedźwiedziątko nie mogło się doczekać swojej owsianki. Kiedy dotarli do domu, poszli prosto do stołu. Tata niedźwiedź zobaczył swoją miskę i był bardzo zły. Ktoś próbował mojej owsianki. Mama niedźwiedź również spojrzała na swoją miskę. Ktoś również próbował mojej owsianki. Wtedy niedźwiedziątko zobaczyło swoją miskę i zaczęło płakać. Gdyby ktoś spróbował mojej owsianki i zjadł ją całą. Wstali i zaczęli się rozglądać dookoła. Tata niedźwiedź zobaczył swoje krzesło przed kominkiem. Ktoś siedział na moim krześle. Zobaczcie, jest w innym miejscu. Mama niedźwiedź również zaczęła narzekać. Ktoś również siedział na moim krześle. I tak jak poprzednio, niedźwiedziątko również zaczęło płakać. Ktoś również siedział na moim krześle i je całe zniszczył. Niedźwiedzia rodzina z ciekawością weszła do sypialni. Ktoś leżał w moim łóżku. Zobaczcie, jaki bałagan. Ktoś również leżał w moim. Ktoś również leżał w moim i nadal w nim śpi. Tata niedźwiedź podszedł do łóżka niedźwiedziątka i zobaczył, że naprawdę ktoś tam śpi. Powoli odsłonił kołdrę i był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył małą dziewczynkę śpiącą w łóżku. Co ta mała dziewczynka robi w naszym domu? Powiedz tej małej dziewczynce, że ma natychmiast wyjść z mojego łóżka. Płacz niedźwiedziątka obudził Złotowłosą. Kiedy zobaczyła trzy niedźwiedzie patrzące na nią, uciekła z pokoju w strachu. Wybiegła z domu, nie oglądając się za siebie. Brakowało jej tchu do biegu, ale się nie zatrzymywała i nie wiedziała, w którą stronę ma iść. W tym momencie zobaczyła swoich rodziców idących przez las. Kiedy nie wróciła do domu, zaczęli jej szukać. Złotowłosa bardzo się ucieszyła z widoku swoich rodziców. Od razu pobiegła przytulić mamę. O, mamusiu! Bardzo się martwiliśmy. Nic ci nie jest? Od teraz zawsze będę cię słuchać. Nigdy nie wyjdę bez pozwolenia. Złotowłosa mocno przytuliła swoich rodziców. Od tego dnia, tak jak obiecała, zawsze pytała się, czy może wyjść się pobawić. Zawsze była grzeczna i dobrze się zachowywała.